kierowcy ciągnika siodłowego jest przewożenie dużych ładunków od nadawcy do wyznaczonego docelowego odbiorcy na terenie danego kraju. Kierowca ciągnika siodłowego jest zobowiązany zadbać o poprawne zabezpieczenie ładunku podczas transportu i rozładunku. Bardzo ważna jest znajomość minimum jednego języka obcego oraz znajomość przepisów drogowych obowiązujących w krajach, w których kierowca ma kurs. Kierowca sam dba o podstawowe parametry auta, sprawdza poziomy płynów, paliwa, stan oświetlenia i ciśnienie w kołach. Bardzo przydaje się umiejętność obsługi urządzeń GPS, a także umiejętność wypełniania dokumentów przewozowych. Powinien znać zasady przewożenia różnych ładunków, jak na przykład zwierząt, płynów, gazów. Musi być bardzo uważny na drodze, odporny na zmęczenie podczas monotonnej jazdy. Kierowca ciągnika siodłowego ma możliwość zobaczenia wielu wspaniałych miejsc oraz poznać obyczaje i kulturę mieszkańców innych krajów. Umiejętności i predyspozycje. Warunkiem koniecznym wykonywania zawodu kierowcy ciągnika siodłowego jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C plus E, świadectwa kwalifikacji zawodowej, orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia oraz orzeczenia psychologicznego. Jest to zawód wymagający odpowiedzialności, odporności fizycznej i psychicznej. Ważną cechą zawodu kierowcy jest samodzielność, odporność na stres i punktualność. Kierowca ciężarówki musi umieć wiele godzin koncentrować się na przepisowej, bezpiecznej jeździe, zadbać o załadunek i poprawne zabezpieczenie ładunku, rozładunek oraz punktualne dotarcie do klienta. Ważna jest dobra znajomość urządzeń GPS, znajomość przepisów ruchu drogowego oraz sprawne wypełnianie wszelkiego rodzaju dokumentacji przewozowej. Powinien mieć zdolności w kierunku mechaniki samochodowej, by w razie konieczności umieć dokonać drobnych napraw. Proponowane miejsca pracy. Firmy transportowe, firmy produkcyjne, handlowe, logistyczne, firmy wydobywcze. Przykładowa ścieżka edukacyjna po ukończeniu szkoły podstawowej. Branżowa szkoła pierwszego stopnia, profil mechanika samochodowa, 3 lata oraz wymagane prawo jazdy. Thank you.